Temat wampirów to jeden z bardziej wyświechtanych tematów w kabarecie. Na temat wampirów powstały setki skeczy, więc jeszcze jeden nie zrobi różnicy. Noc. Zimno. Ona brzydka. On głupi. To nie może się udać. Nie! Ja na tramwaj! Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz. Chyba jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Ale mnie pan wystraszył! Ale to nawet lepiej, bo mi się cieplej zrobiło. A pan szanowny, na jaki tramwaj czeka? To zupełnie tak jak ja też czekam na H. To razem pojedziemy. Fajnie. Tego. No. Patrz pan, jaka paskudna pogoda, nie? Okropna, proszę pana. Ciśnienie to jest takie, wie pan, że krew to mi opatrz pan. Żywy mi rozsadza normalnie. No. Tego. No, dobrze, że pan przyszedł, wie pan, tak się tu sama bałam. Tyle się teraz mówi o tych wariatach, gwałcicielach, nie? A ja tak tu stoję i nic. A o wampirze pan słyszał? Słyszał pan? Podobno gdzieś tu lata taki szajbus w granatowym prochowcu i berecie, nie? Człowieku, przebierz się, bo cię za niego wezmą, co ty? Weź miał kłopoty, no. A taki żart wymyśliłam, jak się tu tak stałam, nie? Że takie wampiry to muszą ostro dawać w szyję, nie? Mało czasu miałam. No. No. Tego... Pan, jak tam się tak dobrze rozmawia, to się panu do czegoś przyznam. Proszę pana, ja tutaj specjalnie przyszłam. Tak, proszę pana, specjalnie, bo te moje życie, proszę pana, jest tak nudne. Praca, dom, człowiek jakiejś odmiany by chciał, nie? Wie pan, mi to się zamarzyło, żeby się na tego wampira, proszę pana, nadziać, nie? Tak? No. Bo to ja jestem. Akurat. Da! 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 Ej! 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 Sza! 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 Ej! Się udało! No bomba, to co to? Jak to tam się mówi? To bierz pancie, ty wampie! Poczekaj, ja się przygotowałam. Weź mi to przeczytaj, co? No? Dzisiejszej nocy będziesz moja. A przestań! Wypiję cię do dna. Oj, zostaw, coś zostaw. Jesteś cię... Piękna. No. Piękna. No dobra, trudno. No śmiało, bierz pancie, no. No dawaj. Fu. Co? Jakie fu? Co fu? Co, chodź tutaj. Jakie fu? To są oryginalne perfumy Gabriela Sabachtani. Fu. Czosnek. Jaki czosnek? Gdzie czosnek? Ja czosnku nie jadłam. Czekaj, ale mój stary jadł, chodź tutaj. Stary mój jadł, ale to patrz, ty spryciarz swój rewir zaznaczył. Nie jesteś dziewicą? A co, nie jesteś dziewicą? A co, mężatka to już w ząbki kole? Panie,
hrabiego Drakule też nie wyglądasz. No co tak stoisz? Chcesz gryzać czy nie, no? No dobra. No to chodź tutaj, chodź. Anty! Za co? No co za to, trochę się popieram, nie? Jak to mówią, gra wstrętna. Gra wstrętna. Co wstrętna? Wróć się tutaj! Co ty tak wybrzydzasz? Co ty, w Tesco jesteś? Czekaj, przecież ja kaszankę kupiłam w promocji. No i co? A co jest w kaszy? W kaszance? Kasa! I krew! Krew! Ale to nie dla ciebie, dla starego na kolację. Wysmaruję tylko szyję i do roboty. No, chociaż powiem ci, że ty z tym moim starym to masz bardzo wiele wspólnego. Obydwóm, jak pod nos nie podasz, to se sam nie weźmie, identyko. No, to co? Działaj! Jak było? No powiem ci, że nawet jakoś tak mi ciśnienie spadło. No. Ta. Ty słuchaj, ja już wszystko wymyśliłam. Odchodzę od mojego starego, przenoszę się do ciebie. Będziemy wiedli fantastyczne nocne życie, co ty na to? Zara, hola. Co? Cześć, to było tylko takie przelotne ugryzienie. A co, ja baton jestem? No, a słuchaj, chodź tutaj, a w czym ty śpisz, powiedz? W trumnie. No to będę na polówce spała. Wiesz, tym bardziej, że ostatnio tak mnie łamie w krzyżu, słuchaj. W krzyżu? No. Ale to jest nieważne. Ważne, że będziemy razem, tylko ty i ja. Wampusz! Tyle krwi zmarnowałam. Jakbym do PCK oddała, to przynajmniej bym czekoladę dostała.